Cześć, nazywam się Łukasz Kudła. Aktualnie znajdujemy się na Gliwickiej Chwyciarni. Przybliżę Wam temat pierwszego wyjścia na ścianę. Początki we wspinaniu bywają trudne, jak w każdym sporcie. Ale gwarantuję Wam, że jeżeli przebrniecie przez te trudne pierwsze elementy, to wspinanie stanie się Waszą pasją życia. Zastanawiacie się pewnie, od czego zacząć przygodę ze wspinaniem. Polecam zacząć ją jeszcze przed wyjściem z domu i zastanowić się, co będzie nam potrzebne podczas pierwszej wizyty na ścianie wspinaczkowej. Poza takimi oczywistymi rzeczami, jak butelka z wodą czy batonik energetyczny, będzie Wam potrzebny odpowiedni, luźny strój. Odpowiedni, czyli taki, który nie krępuje naszych ruchów, ponieważ wspinanie wymaga od nas sporej gibkości. Jeżeli chodzi o wybór koszulki, to nie powinno być z tym problemu, ale na chwilę zatrzymałbym się przy spodniach wspinaczkowych. Te wspinaczkowe posiadają tak zwany klin. Jest to dodatkowy materiał wszyty w kroku, dzięki któremu w spodniach wspinaczkowych będziemy mogli spokojnie zrobić szpagat. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli nie idziemy tylko na bulderownię, to będziemy musieli założyć również uprząż. Więc ważne, aby spodnie wspinaczkowe nie miały zbyt luźnych nogawek, ponieważ przy połączeniu z uprzężą wspinaczkową może okazać się to zbyt mało komfortowe. Przydatnym elementem spodni wspinaczkowych są również ściągacze na dole. Dzięki nim nie będziemy zahaczać spodni o nasze buty, a również o chwyty wspinaczkowe. Buty wspinaczkowe to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia wspinacza poza liną i uprzężą. Idąc pierwszy raz na ściankę wspinaczkową, warto wybrać taki obiekt, który oferuje wypożyczalnie. Niestety na naszym rynku nie każda ściana daje taką możliwość. Jeżeli poczujecie, że wspinanie to jest to, warto rozważyć zakup własnych butów wspinaczkowych. Pamiętajcie jednak, że jest to specyficzny rodzaj obuwia, który różni się zdecydowanie od tego, jakie nosimy na co dzień. Ale o tym opowiemy w kolejnym filmie. Jeżeli traficie na ściankę wspinaczkową, na której będzie możliwość wypożyczenia butów, zwróćcie uwagę na podstawowe kwestie. Nie szukajcie od razu modeli dla zaawansowanych wspinaczy, które z reguły są mniej wygodne poprzez ich duży stopień wykrzywienia. Na początku przygody ze wspinaniem but ma być przede wszystkim wygodny, abyście skupiali się na aktywności ruchowej, a nie na bolących stopach. Buty wspinaczkowe ubieramy na gołą stopę, aby lepiej czuć stopnie. Buty muszą dokładnie przylegać do stopy, ale ważnym jest, aby znaleźć złoty środek pomiędzy dopasowaniem a komfortem. Ostatnim kryterium wyboru jest system wiązania. Każdy z producentów posiada wiele modeli sznurowanych, na rzepy oraz tak zwanych baletek. Kwestia wyboru wiązania jest już sprawą indywidualną. Ostatnim, co będzie nam potrzebne do rozpoczęcia przygody, jest sprzęt wspinaczkowy. Tutaj sytuacja jest dużo prostsza, ponieważ każda ściana wspinaczkowa daje możliwość wypożyczenia uprzęży oraz przyrządu asekuracyjnego. Jak z nich korzystać, dowiecie się od instruktorów podczas specjalnego szkolenia. Szkolenie to podstawa, nie zapominajcie o tym, ponieważ od tego zależy Wasze bezpieczeństwo. Jeżeli ściana ma na wyposażeniu woreczki na magnezję, poproś koniecznie o jeden. Magnezja to proszek, który służy do osuszania rąk. Dzięki niemu zwiększamy tarcie pomiędzy dłonią a chwytem wspinaczkowym. Ok, mamy już cały sprzęt. Jesteśmy odpowiednio ubrani oraz zmotywowani do działania. Czas na szkolenie. Instruktor nauczy Was, jak przywiązać linę do uprzęży oraz wzajemnie się asekurować. Szkolenie należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ od niego będzie zależało nasze życie lub zdrowie. Pamiętajcie, że na ścianach wspinaczkowych również zdarzają się wypadki i aby minimalizować ich ryzyko, należy bardzo uważnie podejść do tematu szkolenia. Mam nadzieję, że podczas pierwszej wizyty na ścianie będziecie się świetnie bawić. Do zobaczenia!